Hej, hej, kochani. Witam, witam bardzo serdecznie w nowym vlogu. Z tej strony Ola. I słuchajcie, dzisiaj znowu zakupy. Zakupy bez, wiecie, beze mnie. Ja z drugiej strony kamery, bo znowu włosy nie umyte już. U mnie dzień świstaka, słuchajcie. Ja gdzieś nie z tymi włosami. Wymyłam ostatnio kiedy? Chyba w piątek. No to sobota jeszcze w miarę. Tak, no niedziela, no to już trzeba by było wymyć, ale stwierdziłam, że się wykąpię dzisiaj rano. No i wziąłam prysznic, ale już bez tych włosów, no bo nie wiem czemu, w zasadzie nie miałam czasu chyba. I no i znowu jestem z drugiej strony, ale czasami tak, wiecie, dajcie znać, czy wolicie filmy z twarzą, jak ja to mówię, czy bez twarzy. I byłam w Lidlu znowuż, wiecie co, u mnie zakupki są częstsze, ale mniejsze. I dorwałam, wiecie co, taki mikser sobie. Tu jest 300 W, 3 lata gwarancji. Wiadomo, że to nie jest jakieś, nie wiadomo jakie cudo techniki i tak dalej, ale potrzebuję czasami do wymieszania na przykład ciasta na naleśniki, ewentualnie do ubicia bitej śmietany. Tak, bo wiecie co, miałam poprzedni to kupiłam w Carrefourze też za jakieś tam grosze, ten akurat chyba kosztował 59,90. No ale już wzięłam, mówię, bo ostatnio oglądałam, nie mogłam się na nic, wiecie, zdecydować, bo chciałam taki, żeby właśnie te waty miał lepsze, no nie wiem, czy jeszcze poczytam. Ten mój to chyba miał coś koło 200, no zobaczymy, jak ten, ale myślę, że będzie dobry. Ciekawa jestem, czy te, bo wiecie, w tym moim po prostu nie miałam już rączki, nie mogłam dokupić. I one mi się po prostu, o takie coś podobne, i one mi się tutaj gdzieś poodrywały, popsuły, no i nie zdawały egzaminu. Mikser, słuchajcie, działa, cały czas jest ok, tylko nie mogłam dokupić już tego. Także wzięłam ten i z ciekawości będę sprawdzać, czy przypadkiem te rączki nie będą dobre do tamtego, bo to by był numer. No ale to już, no co, no zakup zrobiony. W ogóle zobaczcie, dzisiaj mam tak, jedną rękę taką, a drugą taką, bo dzisiaj rano sobie zrobiłam właśnie jedną rękę, to jest ten Semila kolor i będę później robić dalej, także nie wiem, czy tą ręką prezentować, czy tą, ale chyba prawą jednak, prawa jeszcze nie zrobiona, prawą będę robić później. Ja sobie przystawię tutaj bliżej tą siatkę. Oj, przepraszam, bo uderzyłam chyba we was. I tak, słuchajcie, wzięłam sobie, po prostu ja to biorę, jak mi coś zabraknie. I wzięłam takie chusteczki wyciągane, akurat już jest z tą, wiecie, okładeczką świąteczną. Telefon mi przeszkodził, musiałam odebrać, bo by nam dzwoniło. Tu wzięłam jakiś katalog, ale to później będę sobie oglądać. Tutaj wzięłam takie mleko 3,2 Łowicz, bez laktozy ono jest. Standardowo u mnie idą bardzo, czyli banany. Następnie też standardowo, ostatnio wam pokazywałam, też wam wyjmę z foli, taka bułeczka właśnie, ta bio fińskie pieczywo, bardzo ją lubię, ona jest taka fajna, przekrojona już w ogóle jest, nie wiem czy teraz mam to, o widzicie, ona jest taka już przekrojona. I była dzisiaj też promocja na masło, więc wzięłam masło 2 i 2 gratis, taka promocja, czyli to masło wychodzi was po 2,99. Wzięłam taki serek Philadelphia, dawno nie jadłam, miałam chęć, już ostatnio chciałam go na poprzednich zakupach, boczek taki surowy, czy do kanapek, czy do jakiejś tam, wiecie, jajecznicy, leci wszystko, czy do śniadania. Też była jakaś promocja na orzechy, jak się wzięło dwa opakowania, to drugie było 50% taniej. Bardzo fajne są te orzechy, źródło selenu, takie przy tarczycy, też fajnie sobie jeść. Drożdże babuń i pierś, bo zaraz będę robić też ryż z piersią, z jakimiś warzywami na obiad. I tyle zakupków dzisiejszych. A dzisiaj na obiadek, tak jak mówiłam, pierś kurczaka. Znalazłam w lodówce taką mrożonkę i to jest akurat Bonduelle, ale powiem wam, że dość twarda ta fasolka. Nie kupię jej więcej, tu jest po prostu tylko fasolka żółta, zielona i marchewka i do tego ryż
Ryż się gotuje, jeszcze chwila i będzie gotowy. A ja, słuchajcie, czytam książkę, którą wygrałam w konkursie. No, słuchajcie, idzie mi to powoli, ale myślę, że zmieszczę się, no muszę się zmieścić w tych 3 tygodniach max, więc o, tutaj jestem. No, muszę się pospieszyć, także żeby właśnie zrobić konkurs, także ci, co mają kanały Instagrama, mogą brać udział w tym konkursie. Także niedługo będzie na moim kanale konkurs. To jest konkurs Wędrująca książka. A tutaj Wam jeszcze pokażę ten kolorek, który mam obecnie tutaj właśnie na paznokciach. To jest ten kolorek Similac. Oczywiście nie chcę wyostrzyć. 003. Wyostrzysz się, czy się nie wyostrzysz? Tak, on chyba nie ma... A, jest tu chyba nazwa jakaś. Tak, to jest Similac Sweet Pink. I słuchajcie, druga ręka dzisiaj zrobiona. No ja nie jestem jakąś tam, wiecie, tutaj mam, świeci się, bo oliwką posmarowałam. Nie jestem jakąś mistrzynią, ale no tak na co dzień powiem Wam, że fajne to jest, fajne, wystarczy mi to. Wiadomo, że tak jak idę gdzieś na przykład na jakieś, no już wesele, tak, takie imprezy grubsze, no to wtedy lubię sobie jednak iść do profesjonalistki, żeby to naprawdę pięknie, ładnie wyglądało, bo wiecie, samemu ciężko dojechać na przykład do tych boków, tutaj muszę sobie w ogóle zakupić takie, widziałam, dziewczyny mają cieniusieńki, taki pędzelek właśnie, żeby te boczki pouzupełniać, także no tak wygląda. Dwie ręce zrobione, tym razem taki róż, bo ostatnio 2 miesiące miałam chyba czerwony i już mi się po prostu znudziło. I teraz słuchajcie, muszę wyjść, podjadę sobie do apteki, muszę zakupić lekarstwo i chyba jeszcze do jakiegoś sklepu, ale to tylko jakieś tam drobne rzeczy, bo mam zamówienie na spaghetti dzisiaj. I kochani, wróciłam z zakupów. Chciałam Wam pokazać właśnie, co sobie zostawiłam, bo mi się przypomniało, że Wam pokażę. Zostawiłam sobie z tych zakupów z Pepco jedynie tą sukienkę dresową. Kiciunia, zaraz, Pani nagra i Ci da. Ja dopiero przyszłam i ona głodna, muszę jej dać, bo będzie cały czas miauczyć. No ale może jakoś szybciutko zdążymy. I byłam, wiecie co, oddać sobie tamte rzeczy. Pisaliście mi, bardzo chciałam Wam podziękować za wszystkie komentarze i takie rady dotyczące właśnie tych ubrań i jak ja wyglądałam w tych ubraniach. Wiecie, no nie zawsze tak w domu, czy no w sklepie akurat nie mierzyłam, w domu mierzyłam, tak? Nie zawsze człowiek po prostu jest sam w stosunku do siebie obiektywny. Także bardzo Wam dziękuję. Dużo osób właśnie pisało, że ta fajna dresowa sukienka i właśnie sobie ją zostawiłam. Tamten, tak jak mówiłam od razu na tym holu, że ten czerwony golfik był po prostu jeden za cienki, drugi miał za ciasny obwód. I tak mówię, brałabym coś większego, to po prostu mogłoby ogólnie być też za duże i za długie rękawy. Ta różowa sukienka, no powiem Wam, stwierdziłam, że nie, że wolę po prostu tą, dlatego że tamta by mi się brudziła i też jakbym sobie założyła na przykład kurtkę skórzaną z zamkiem, jakąś po prostu ten zamek mi będzie, wiecie, niszczył po prostu ten sweterkowy materiał. Także praktycznie no 4 rzeczy, tak, oddam, bo tam było 5 rzeczy, 4 i zostawiłam sobie tam sukieneczkę i jestem bardzo, bardzo zadowolona. I jeszcze Wam coś powiem, słuchajcie, w Pepco, no czasami po prostu komentarzami ludźmi jestem zdegustowana. Stała pani, no ja stałam już przy kasie, tak, pani mnie obsługiwała i druga pani ekspedientka poprosiła osobę w ciąży, poproszę panią w ciąży i za mną się odezwała pani, o dziwo, co to za przywileje? No słuchajcie, ręce opadają. Jak można? I to kobieta, słuchajcie, tak samo, no bo rozumiem, może facet, tak? Chociaż no nie wiem. Może taki komentarz od faceta jakby był, no to może jakoś... Chociaż też bym na pewno zwróciła na to uwagę i nie podobałby mi się, no ale od kobiety, od drugiej kobiety, że po prostu ta ekspedientka poprosiła tą panią w ciąży, no po prostu tragedia. Bardzo, wiecie co, przykro takie rzeczy
słyszeć, tak? Że ktoś tak po prostu no nie szanuje drugiej osoby, tak? Dobra, tyle na temat Pepco i mojej wizyty w Pepco dzisiejszej. I jeszcze Wam pokażę na szybko zakupki. Zakupki, o, w ogóle widzę, że tą podkładkę mam brudną. Tutaj mi się coś przybrudziła, muszę przetrzeć. Nie zauważyłam. I tutaj mam tak, muszyniankę. To wiecie co, ja byłam w Polo Markecie u nas i wzięłam. I już Wam pokazuję resztę. Sobie tu przybliżę, co ja tutaj mam. I wzięłam tak jabłka, to będzie szybciutko, bo to szybki haul. Jabłka, taki jogurt naturalny. To jest jakaś firma, chyba ta polomarketowa, Mleczna Dolina. Czyli wzięłam sobie dwa takie, te jogurty. Wzięłam również, bo mówiłam Wam, że do spaghetti będę potrzebowała jeszcze paru rzeczy, a potrzebowałam dokładnie właśnie takich pomidorków. O, a ja wzięłam w końcu całe? No całe. A, słuchajcie, patrzyłam się na krojone, a wzięłam puszkę z całymi. No dobra, trudno, trzeba będzie je po prostu będzie przekroić. Wzięłam sobie cebulkę. Wzięłam tak mało, słuchajcie, bo nie miałam koszyka w ogóle i po prostu ładowałam tylko coś do siatki, więc tylko jedną, a ogólnie cebuli już nie mam, będę musiała dokupić. I znowu kupiłam tą mieszankę orzechy nerkowca i suszoną żurawinę. I takie coś Wam jeszcze pokażę. Tu akurat zamówienie na Inkę dostałam, więc kupiłam. I jeszcze Wam pokażę, tam obok jest taka fajna garmażerka. I pierwszy raz wzięłam coś takiego, naleśniki jakieś, słuchajcie, po meksykańsku. No ja myślę, że tu składy są dobre, bo to jest krótki termin przydatności. Kicia, proszę zejść, proszę w tej chwili zejść ze stołu, już. Złazimy, psik. Ty pierunica. I teraz tak. I druga rzecz, gołąbki. Pani bardzo, bardzo polecała. Ja sobie później, wiecie co, te składy doczytam, bo ja tu w kamerze nie widzę, wy sobie... Jak coś to teraz, zobaczcie jak to wygląda. Bardzo Pani polecała, nawet Pani mówiła, że po prostu czasami Panie podają i mówią, że to są ich te gołąbki, bo są po prostu tak dobre. No ciekawa jestem, bardzo jestem ciekawa, sprawdzę to. No i ciekawa jestem tych naleśników i chciałam też, wiecie co, z serem, ale Pani mówi, że będą w czwartek dopiero, więc no chciałam z serem, no nie było, wzięłam te po meksykańsku, czyli bardziej na wytrawie. Dobra, kochani, to wszystko w tym vlogu takim zakupowo-paznokciowo-jedzeniowym. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Kto jeszcze nie subskrybuje kanału, to oczywiście bardzo zachęcam do subskrypcji. Będzie mi bardzo miło. Również o wciśnięcie dzwoneczka. Przy każdym filmie wtedy będzie informacja się pojawiała. No i oczywiście kciuk w górę, jeżeli filmik Wam się podobał. Dziękuję Wam bardzo jeszcze za wszystkie komentarze i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!